Cześć! Zima trzyma, a my staramy się to wykorzystać. Czasami czatujemy bez ruchu przez kilka godzin. A kiedy indziej, kiedy śnieg jest puszysty i chodzi się cicho, wędrujemy po zasypanych śniegiem leśnych duchtach. Im więcej śniegu, tym trudniej chodzi się w samych butach i wtedy przydają się rakiety śnieżne. Czasami wybieramy się na poranne wycieczki samochodowe po mniej uczęszczanych szosach. Jelenie spędziły dobrych 10 minut na środku łąki, zerkając co i rusz w stronę lasu, z którego przed chwilą wypadły. Parafrazując Tytusa, Romka i Atomka, można powiedzieć, że z tego, iż niewiele widać, widać, że śnieg pada gęsto. Po jakimś czasie jelenie uspokoiły się nieco i zaczęły się zabawy. Aż w końcu, początkowo nieufnie, wróciły do swojej ostoi. Pewnego dnia aura zupełnie się zmieniła. I spadł lodowy deszcz, i wszystko jest pokryte warstwą lodu. Po ubitym chodzi się wierzchem, chociaż jest strasznie ślisko. W dzikim terenie chodzi strasznie głośno i strasznie trudno. Przebija się lodową skorupę i dla kopytnych jest to masakra. Dlatego na kilka dni odpuściliśmy sobie chodzenie po lesie, bowiem każde ewentualne spłoszenie zwierząt mogłoby się skończyć ich okaleczeniem. Zamiast tego spędziliśmy trochę czasu czatując nad rzekami, o czym oczywiście zrobimy kiedyś filmik. Takiej zwierzęcej autostrady jeszcze nie widzieliśmy. Żeby na jednej leśnej szosie zobaczyć tyle ciekawych tropów. Tu niedźwiedź i wilk. Thank you.
a tu wilk i żbik. Nieopodal trafił się też trop żubra. No właśnie, przecież miało być coś o fotografowaniu żubrów. Napotkane tropy żubra napełniły nas nadzieją na spotkanie. Włodek poszedł jedną leśną drogą, a ja inną. Sukces! Na skraju drogi i leśnej polany stoi krowa jak byk. O, dzwoni mój telefon. To Włodek szuka żony. Znalazłem. A w kolejnym odcinku zabierzemy Was na spotkanie z całkiem sporym stadem bieszczadzkich żubrów. Do zobaczenia.